Ludzie może uważają nas za bliźniaków, ponieważ jesteśmy podobnej postury. Mamy podobną budowę ciała i zachowanie. I to na parkiecie bądź poza parkietem. Jeśli chodzi o naukę, to Bartek był w tym elemencie znacząco chyba lepszy. No, nie ukrywajmy, masz starszego brata, po którym masz książki i ćwiczenia wypełnione wszystkim, więc tak, on był lepszym uczniem. Natomiast jeśli chodzi o takie sprawy behawioralne, typowe, jeśli chodzi o młodych chłopaków, no to było ostro. I to nie było ostro tylko na zewnątrz, się poza domem, a zwłaszcza w domu. No, nie ukrywamy, że się dużo, powiem kolokwialnie, tłukliśmy. Zawsze jak graliśmy jeden na jeden konkursy czy coś, to faktycznie na początku przegrywałem dużo z nim, bo wiadomo, silniejszy był ode mnie, aczkolwiek często było tak, że się mecze były nierozstrzygnięte i się kończyły przedwcześnie, bo już były takie faule i gdzieś tam była taka rywalizacja, że po prostu wynik był nierozstrzygnięty. Wszyscy mówią, tak jak ostatnio czytam artykuł, wszyscy mówią, że Bartek to zadaniowiec. Według mnie to Bartek to nie jest zadaniowiec. Bartek kiedyś mógł spokojnie zbierać po 20-30 punktów w klasie. Wydaje mi się, gdyby dać mu wolną rękę, to bardziej trochę w ataku, żeby troszeczkę była piłka grana na niego, to bez problemu też by rzucał po 20-30 punktów. A to, że jako zadaniowiec teraz robi 15-16 punktów, gdzie przy 8 zbiórkach, no to dla niego to, gdy nie ma piłki w ręku, tylko albo idzie na zbiórkę, albo zetnie, albo odda rzut z ciężkiej pozycji, to po prostu to jest tylko in plus dla niego. Znaczy, zadaniowiec to takie słowo takie trochę ograniczające, bo generalnie każdy wykonuje jakieś zadania na boisku, bardziej bym powiedział, że... Znaczy, zgodzę się w tym kontekście, że wykonuje taką pracę, która być może jest niewidoczna czasami, mało jakaś spektakularna jest, tych takich meczów, gdzie rzucę, nie wiem, załóżmy 20-25 punktów, może być bardzo mało albo w ogóle. Nie staram się teraz na siłę, nie wiem, wychodzić przed szereg i po prostu robić rzeczy, których ja nie umiem, tak? Albo robię słabo. Nie wiem, załóżmy, jak Robert super kozuje piłkę, no to ja teraz nie wyjdę na przykład na pozycję numer 1 na przykład i nie będę kozował między nogami za plecami, bo on to robi lepiej ode mnie i po prostu się na tym skupiam, na tych rzeczach, które ja robię dobrze bądź bardzo dobrze i co mogą pomóc drużynie w wygrywaniu.